Cześć, nazywam się Agnieszka Szymanik i pokażę Wam, jak robię festiwal Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie. Jest okej. Bardziej w lewo ten, co jest po prawej. Słuchaj, bo nie wiem, czy widziałeś, bo ja się tam ciebie pytałam, czy ten baner już zrobiłeś. Aha, dobra. Zbieramy na to, by artyści nie musieli spać na podłodze. Zbieramy też na to, żeby artyści nie musieli jeść z miski psa. I żeby mogli do nas przyjechać czymś może trochę większym i wygodniejszym. Ludzie pytają, czy to dobrze, że chodzę bez butów. Ludzie pytają, czy to dobrze, że jest festiwal teatralny organizowany z pieniędzy różnych osób. Ludzie pytają mnie, czy to kulturalnie trzymać ręce w kieszeni. Odpowiadam w takiej kolejności. Niedobrze trzymać ręce w kieszeni. Bardzo przyjemnie chodzi się, mając gołe stopy i nie mając butów. I pomysły organizowania festiwali teatralnych są potrzebne. Pomóżcie. Zastanawiam się, czy to nie jest takie głupie trzymać tak psa na ulicy. To lepiej, żeby sobie pohasał. No i czy to nie jest głupie organizować festiwal teatralny w ten sposób, a nie inny. Ale bardzo, bardzo Was proszę o wsparcie, bo myślę, że jednak warto. I warto organizować takie rzeczy. Warto zapraszać ludzi i integrować ich nawzajem i tworzyć sztukę. I was scared of dentists and the dark.